Cześć Wam, pozdrawiam wszystkich sympatyków obserwacji nieba. Chciałem Wam opowiedzieć o tej mojej obserwacji, której część udało mi się nagrać 29 listopada około godziny 21:50. Wyszedłem tutaj w to miejsce, bo rozmawiałem przez telefon komórkowy, a często tak jest, że my tu obserwujemy tego terenu, więc tutaj, gdzie Wam teraz pokazuję ten lasek, to jest kierunek zachodni. Tutaj po prawej stronie, w tym kierunku, tam dalej mamy Wrocław, około 40 km stąd. I tam właśnie mój kolega nagrywa też, filmuje często niebo. I my jak razem tutaj wszystko obserwujemy, to jak on coś widzi, daje mi cynk i wtedy, bo tutaj ten pułap nieba, to mamy tak jakby, można by to nazwać wspólne, bo tutaj widać i on, jeżeli pojawi się coś na niebie i on widzi i ja, i wtedy filmujemy to we dwóch. No ale Mariusz wtedy akurat jakoś nie miał czasu. I słuchajcie, co się dzieje. Wychodzę, rozmawiam sobie przez telefon komórkowy, zupełnie tam na nic nie zwracając uwagi i widzę tutaj nad tym lasem, na wprost, od prawej strony, coś nadlatuje, ale ja myślałem, że byłem przekonany, że to jakiś samolot za chwilę. Ja widziałem te światła, one się pokazały chwilę. Ja myślałem, że to samolot, bo ja to widziałem. Ja myślałem, że to samolot robi jakiś obrót do lądowania, czy tam coś podchodzi, nie wiem, jakaś motolotnia, czy ktoś sobie tam jakieś żarty robi, bawi się czymś i tak dalej. Ale tak chwilę stoję, obserwuję to i słuchajcie, to nadleciało tutaj z prawej strony. Tu nad tym lasem dokładnie, tak jak Wam teraz pokazuję. Nie wiem, jak to będzie widać, bo ja tutaj mam problemy z ostrością, bo słońce mi tutaj z prawej strony zaświetla teren. No ale mam nadzieję, że dobrze to widać. I tutaj jak ten las nad lasem, to zrobiło jakby taki delikatny obrót, przygasło i nagle rozświetliło się jak choinka. I ja tak stoję, rozmawiam, patrzę na to i mówię, aha, coś jest nie tak. No to rozłączyłem rozmowę, pobiegłem szybko po kamerę, przybiegłem tutaj z powrotem i zacząłem to filmować. No i w tym momencie to jakby przygasło i zaczęło się obniżać tutaj za tym lasem, tak jak Wam pokazuję. I tam jest taki moment, gdzie ja wygasiłem kamerę, bo to już niczego w ogóle nie widziałem. I potem pojawiło się takie czerwone światło, ale to już się zmieniło. Widzicie, tu jest taki prześwit, jak jest ten las. Tam jest taki prześwit, widzicie? I w połowie tego prześwitu właśnie rozświetliła się ta dziwna łuna, ale też było ją widać od góry, tylko że światło jakby tego nie łapało w ogóle. I to zaczęło się jakby w tych przestrzelinach za tym lasem przemieszczać w prawą stronę i tak jakby zgasło, czy wleciało już za ten i już było zupełnie niewidoczne. Ja tu kawałek wtedy podszedłem, żeby było bliżej, żeby bliżej się temu przyjrzeć. I potem jak już drugim razem, jak już to wygasło, poszedłem tam na to pole, za ten las i stałem na tej drodze, a już bałem się dalej pójść, bo niczego nie widziałem, a Mariusz nie mógł do mnie dojechać, bo był zajęty akurat w tym czasie i no nie mógł tutaj przybyć natychmiast, bo gdyby ktoś był ze mną, to można by było tam pójść, czy nawet laserem pobawić się, poświecić w tamtym kierunku. Potem czekałem tutaj gdzieś do godziny 1 w nocy i już nic się takiego nie wydarzyło, niczego już nie widziałem. No a byłem wcześniej umówiony z kolegami, tam miałem się udać do tego rosyjskiego szpitala w Legnicy. Oni już tam na mnie czekali, ja dojechałem tam do nich dopiero około godziny 1 w nocy. I kiedy przyjechałem stamtąd, poszedłem tutaj rano, jak już się zrobiło jasno, poszedłem rano jeszcze sprawdzić, obadać te pola i wiecie co, niczego tam nie znalazłem, ani śladu. Ja jestem ciekawy, jak duży był ten obiekt, no w rzeczywistości, jak był daleko ode mnie, no bo ja miałem takie wrażenie, że to było góra, mogę się mylić, ale mam takie wrażenie, że to była góra 1,5 kilometra. No i to jak się potem schowało tam za ten las i poleciało w prawą stronę i już wtedy to był ostatni moment, kiedy udało mi się to nagrać. No szkoda, że nie zrobiłem tego wcześniej, no ale to nigdy się nie wie, wiecie, czasami jest tak, że się pilnuje tego nieba, siedzi się po nocach, obserwujemy i Mariusz tam u siebie i tutaj i czasami on przyjeżdża do mnie, no i niestety nic nie ma. A tu wychodzisz sobie, rozmawiasz przez telefon komórkowy i coś się nagle pokazuje, no. Obiekt widmo, bo ja nie wiem, jak to nazwać, no to jest kierunek na Oleśnicę tutaj, ale tam, jak widzicie, za tym lasem, ja spróbuję to przybliżyć. Teraz już mi się nie chce mówić, bo tam jest pełno, tam się zaraz pobrudzę cały, tu jest pole zaorane, a dookoła mam trochę daleko. I tam widzicie, tam widać już kolejny las. I jestem ciekawy, czy to było nad tamtym lasem, czy to było między tymi dwoma lasami, czyli tutaj blisko. Tak jak wcześniej mówiłem, no moja ocena to była na 1,5 kilometra. W 2015 roku
Udało mi się tutaj też stąd nagrać. Też bardzo dziwne obiekty. Ja tam zamieściłem te filmy na kanale, są tam, Mariusz nawet robił obróbkę. No niestety filmowanie w bardzo dużej rozdzielczości HD w nocy, to jest bardzo obraz wtedy przyciemniony, zanim nauczyłem się obsługiwać tą specyficzną kamerę, to minęło trochę czasu, no ale wtedy jeszcze nie umiałem jej na tyle obsługiwać i po prostu dużo chybiłem. Stałem sobie tutaj dokładnie w tym miejscu, jak widzicie. Właśnie stałem sobie tutaj w tym miejscu. I tutaj, tak ja wiem, pod kątem 30 stopni pojawiło się takie pomarańczowe światełko. I ono tak nagle pojawiło się i wisiało jakiś czas. I ja to też to obserwowałem, ale jak zwykle no, byłem pewien, że to słońce oświetla jakiś samolot, który gdzieś tam daleko leci i po prostu jego blask powoduje to, że ten samolot się rozświetlił i tak sobie gdzieś tam leci. Ale chwilę to tak stało. Wiecie, ja to na to też tak patrzyłem, ale miałem przy sobie już kamerę, miałem wszystko, byłem wyposażony. To był 21 albo 22 kwietnia o godzinie 21:05. I słuchajcie, i co się dzieje? Te światło nagle tutaj z tej strony zgasło. I od tego miejsca, po poziomym kącie 90 stopni, tak, to jest kąt 90 stopni, kąt prosty, nastąpił tutaj, to zniknęło najpierw tu i nagle zobaczyłem kątem swojego oka właśnie rozbłysk tutaj jak ta wieża. Taki jakby rozbłysła taka plama światła i tam z tego jakby się zaczęły rozsypywać takie drobne iskierki i to przygasło. Ja już wymierzyłem aparat w tą stronę, chciałem nacisnąć spust i niestety zgasło mi to. I po jakimś czasie pojawiło się to tutaj, w tym miejscu. Tylko tak jakby bardziej od prawej strony tego drzewa. Tam na tym nagraniu, tam gdzie Mariusz rozjaśnił ten obraz, to jest tam dokładnie pokazane, bo to myśmy wykonywali aż dwie tego analizy. Jemu się udało ten obraz wtedy rozjaśnić, chociaż ja to filmując jeszcze nie było tak całkowicie ciemno. I słuchajcie, pojawiło się to, ja znowu wycelowałem, włączyłem nagrywanie i zgasło. Ja nie mogłem złapać tego światła, było mi bardzo trudno. A te rozbłyski pokazywały się co jakiś czas przez jakieś 40 minut. I w końcu kluczowy moment udało mi się nagrać, tutaj jak wam pokazuję. W tym miejscu, tu jak to drzewo, o, tutaj mi widzę, ostrość zaczyna uciekać, bo pod te słońce to jest właśnie takie filmowanie. I tu jak to drzewo, udało mi się nagrać właśnie ten kluczowy moment, który my potem żeśmy analizowali. Chwilę jeszcze trzymałem ten aparat włączony, tą kamerę, poszedłem tą drogą polną, tam kawałek dalej i końcowy efekt, tam jak widzicie na tym filmie na kanale niżej z 2015 roku, z kwietnia, pokazał się już bardzo nisko gdzieś w tej okolicy tam. Nad horyzontem, tu jest północny, tak, północny zachód. I on mi się pokazał właśnie tam już takie trzy światła jakby w kształcie trójkąta i to już wtedy zniknęło. I też przez przypadek to złapałem, bo ja nie widziałem kompletnie tego w obiektywie. Nie udało mi się tego złapać w przybliżeniu, czyli to już złapałem przypadkiem, prawda? Ale udało się. I te kluczowe momenty udało mi się wtedy nagrać. No, jestem tym bardzo zaskoczony, bo no, nie widzi się czegoś takiego no, na co dzień, żeby coś na przykład w jednym miejscu zniknęło i nagle pod kątem 90 stopni pojawiło się tam. I potem tu zgasło i zaczęło się pojawiać tutaj nad tym drzewem. Właśnie tam na wprost, jak widzicie, nie? Tam na nagraniu będziecie mogli sobie zobaczyć. Więc powstaje pytanie, co to takiego jest. Ja sprawdzałem tam nagrania, wiecie, w internecie i znalazłem bardzo podobne nagrania z Norwegii, tam z tej okolicy, tam gdzieś właśnie, gdzie naukowcy tą bazę swoją postawili, gdzie są rejestrowane bardzo podobne światła, nie? No, no, bardzo, bardzo, bardzo mnie to zainteresowało i tak od tamtej pory zaczęliśmy tutaj, jak to się mówi, czesać niebo. Mariuszowi się tam parę w dzień takich obiektów też nagrało, kiedy skierował kamerę bardzo wysoko, też mu coś tam właśnie, tam w jednym nagraniu jest bardzo wyraźnie pokazane, jak obiekt przelatuje z chmury do chmury i też nie jest to żaden samolot. No, to nagranie, które wykonałem teraz, no jest bardzo ciekawe. Ja już przeszukałem, wiecie co, przeszukałem ten teren dwa razy i tam niczego, muszę wam powiedzieć, nie znalazłem ciekawego, co mogłoby przykuć moją uwagę. No, ciekawa obserwacja była świadka koło Głogówka za Głogowem.
z tej wiosny, gdzie kobieta jechała, dojechała do pewnego skrzyżowania i widziała właśnie, jak jakiś obiekt zatrzymuje się nad lasem. Ten obiekt, z tego obiektu jakby wysunęła się druga część i opadła między drzewami w lesie. Ta kobieta pojechała tam na drugi dzień z mężem sprawdzić teren i tam znaleźli dwa wgłębienia, tak jak gdyby po wspornikach. My byliśmy, pojechaliśmy na to miejsce, ale pojechaliśmy tam no już z takim, jakby to można powiedzieć, opóźnieniem, dlatego że kolega chciał tam jechać, liczył na wolne, tego wolnego nie dostał, w końcu mi to zlecił. Pojechaliśmy, porobiliśmy pomiary. No te, jak dla mnie, te ślady lądowania są bardzo ciekawe. Materiał jest dostępny na stronie Damiana Trelli. Jakiego strona się nazywa, ciągle zapominam. Nie w kręgu tajemnic, tylko jakoś inaczej się nazywa. Czas tajemnic, o właśnie, to jest na stronie Czas tajemnic, jest ta sprawa właśnie dokładnie opisana, gdzie on tam te zdjęcia chyba nawet już udostępnił i pokazał, co myśmy tam znaleźli. Analizowaliśmy też glebę pod kątem radioaktywności, no i niestety tam nic nie wykazało, bo to już było za późno. 2 tygodnie po, czy tam nawet dłużej to już było, no ale relacja świadka była bardzo ciekawa. Kiedy ona z mężem, kiedy ta pani z mężem pojechała tam i okazało się, że tam są ślady po wspornikach, a w tym lesie, akurat w tym miejscu, słuchajcie, rozstaw tych wsporników był na tyle ciekawy, że pasował on identycznie, to były dwa wsporniki oddzielone od siebie chyba 4,5 metra. I wlot, układ tych wsporników był identyczny do wlotu z góry, jak była ta przestrzelina w tym lesie, nie taka wolna, jak gdyby polanka. I idealnie jakby wlot z góry pasował do położenia tych wsporników. No jak dla mnie bardzo ciekawa relacja. Szkoda, że tak późno to dotarło do nas i tak późno, żeśmy się zorientowali. No i niestety, no już pojechaliśmy, było po wszystkim. Znaleźliśmy na przykład taką jakby nadpaloną muchę w tym jednym śladzie polądowania. No tam możecie sobie zobaczyć Czas tajemnic u Damiana Trelli na jego blogu. No i to było na tyle, co chciałem wam właśnie, bo już robi się zimno, już zaczyna mi szczęka latać z zimna. Ja już będę kończył powoli. No zachęcam wszystkich do obserwacji nieba, byście zwrócili uwagę. Ostatnio opublikowałem materiały Zenka Kozłowskiego ze Szwajcarii. Tam niżej na kanale też macie ten filmy. Możecie sobie zobaczyć. To jest lata 2000-2005. Zenek u siebie tam w Herizo w Szwajcarii zrobił taką jakby jak na strychu, takie jakby obserwatorium. Wiecie, w Szwajcarii się dobrze żyje, to tam ludzie sobie mogą pozwolić na zakupienie jakiegoś tam sprzętu. On nakupywał wtedy tego sprzętu, obłożył się kamerami, to my w wylatowie nie mieliśmy, nie dysponowaliśmy takim wyposażeniem, jak Zenek się tam obłowił w Szwajcarii. No i zaczął robić monitoring i bardzo ciekawe rzeczy mu tam wychodziły. Tam niżej jest archiwum właśnie z jego tych wszystkich nagrań. Ja się dziwię, że on tego nie dał nigdy pod żadną publikę. On to przesyłał nam i myśmy w miarę możliwości w Polsce to tam parę razy pokazali. I ja te materiały teraz na YouTube właśnie udostępniłem. Bardzo ciekawe nagranie, bardzo, bardzo ciekawe relacje. On był tam świadkiem właśnie też tworzenia się piktogramu, kręgu zbożowego, który wygląda naprawdę bardzo ciekawie i wygląda na prawdziwy. Bo już na przykład dzisiaj wiemy, że w wylatowie niektóre piktogramy to były jak gdyby podrobione, były fałszywe. Niektóre osoby się przyznały tam do tego, ale podobno ten z 2000 roku był prawdziwy. No, późniejsze rejestracje i relacje świadków z wylatowa pokazały, że tam jednak się coś działo. Tam jednak się coś działo i w to też było zaangażowane wojsko. No właśnie. No, ciekawe rzeczy tam się działy. No, nagranie z 2007 roku z Wylatowa, z okolic Wylatowa, bo to było filmowane dokładnie koło Inowrocławia. Tam wtedy sfilmowano na niebie 16 noli. Jakiś chłopak to nagrał aparatem. 16 właśnie takich kul na niebie w biały dzień, które sobie latały. I tam jest taki fajny moment pokazany, że dwie jakby sobie tam latały i tak jakby się w berka bawiły, jedna drugą goni, a już na niebie zaczęły się pokazywać kolejne. No, dla mnie to nagranie też jest bardzo ciekawe. I ja już będę w zasadzie kończył tą swoją relację. Ja sobie poprawię ten filmik tutaj w wolnym czasie. Tam możecie sobie na kanale zobaczyć, jak i u Mariusza, i u mnie. Mariusz cały czas analizuje ten materiał. Próbujemy rozjaśnić ten obraz. I jeszcze tak, raz wam powiem. Tu jest teren na Oleśnicę. Tu jest teren w kierunku na Oleśnicę. Jest to zachód. Tam jest, w tamtym kierunku jest Wrocław i tam właśnie Mariusz sobie lubi obserwacje swoje robić właśnie tam ze swojego bloku. Jeżeli coś się pojawi, on daje mi cynki, my tutaj razem próbujemy to skorygować i razem tutaj prowadzimy te obserwacje i nagrywamy. No zachęcam wszystkich, żeby częściej spoglądali w niebo.
Jeżeli będziecie mieli jakieś fajne nagrania lub usłyszycie jakąś relację, to słuchajcie, dajcie nam znać. No, może uda się coś zweryfikować, coś zbadać, może wyciągnąć jakieś szczegóły, jakieś materiały, może macie jakieś swoje filmy, jakieś ciekawe zdjęcia, to nadsyłajcie nam. Tam Mariusz na swoim kanale o nazwie, bo tam jest kilka, UFO Polska, on tam chyba zamieścił swoje dane kontaktowe, a też możecie pisać do nas na Facebooku. No, ciekawe rzeczy się dzieją, ale zobaczcie, nieraz tak wychodziliśmy, zobaczcie, ile czasu od 2015 roku minęło i nic tutaj ciekawego się nie udało nagrać, ani zaobserwować. No ja kiedyś, ale tą już obserwację sobie pominę na następny raz. I zobaczcie, i wychodzę sobie tak rozmawiając przez telefon komórkowy i nagle się coś tutaj pokazuje. Obiekt jest na tyle niezwykły, że on jest oświetlony jak choinka. Ja nie przypominam sobie, żeby istniał jakiś samolot na przykład o takim oświetleniu. Zresztą jeszcze będziemy sobie to wszystko konsultować i zobaczymy, może wyjdą jakieś fakty na jaw, może jeszcze ktoś to widział. No. Dla mnie szokujące jest to, wiecie co, my mieliśmy takie spotkanie z takim już nieżyjącym oficerem wojskowym, który przyjechał do nas na konferencję do Wylatowa i który no, powiedział nam jak gdyby wprost, otwarcie, a dla mnie to było dziwne, słuchajcie, przyjeżdża taki żołnierzyk, uśmiechnięty, rozradowany i mówi tak, no słuchaj, ci nasi, bo on już nie powiedział ci nasi, znaczy on już nie powiedział UFO, tylko on powiedział, słuchajcie, tak, ci nasi byli ostatnio tu i tu, mieliśmy ich na radarach, a ludzie mieszkający wokoło nie wiedzą nic. A taki oficer sobie przychodzi i opowiada nam takie rzeczy i to zupełnie jak one by nie były objęte jak żadną w ogóle no, tajemnicą. No tam opowiedział nam o dużo większych jazdach, jakie się działy tutaj nad Polską, bardzo ciekawe relacje, właśnie opowiedziane przez wojskowych. Ja się bardzo cieszę, że niektórzy się w końcu otworzyli i zaczęli głośno o tym mówić. Oby tak dalej. No, pilnujemy tutaj nieba, może jeszcze wyjdą jakieś nowe nagrania, zobaczymy, jak nam się uda coś złapać. Oczywiście od razu to opublikujemy. Mariusz, pilnuj tam tego swojego Wrocławia. Ja też tutaj dzisiaj stoję, troszeczkę postoję na tej obserwacji, chociaż jest zimno. No, ale zobaczymy. Powiem wam, że tutaj zwracam uwagę teraz na to miejsce i nic od tamtej pory się tutaj kompletnie nie dzieje. Ja tam sprawdziłem to pole z drugiej strony, tam niczego nie znalazłem. No bardzo ciekawe. Obiekty widma. Było i nie ma, prawda? No ale mam nadzieję, że to jest kluczowy moment, który udało mi się nagrać. Mariusz próbuje nadal rozjaśnić ten obraz, a co będzie z tego dalej? No zobaczymy. Może uda nam się jeszcze z tego coś wyciągnąć. No, wychodzą na światło dzienne coraz bardziej takie, można powiedzieć, szczegóły z tego filmu, bo on tam rozjaśnia cały czas, walczy z tym, bawi się z tym, jest dobrym grafikiem, jeżeli o to chodzi. Dobrze analizuje filmy, dobrze potrafi to powiększyć, dobrze to zrobić, analizować. No i na razie to tak dodaliśmy ten materiał w takim jakby stanie surowym. Jeżeli coś z tego jeszcze wyciągniemy, to jeszcze opublikujemy te nagranie. Może uda się coś z tego jeszcze, tak jak mówiłem, lepiej wyciągnąć. No chciałbym, żeby mu się w końcu udało rozjaśnić całkowicie ten obraz. No to mielibyśmy fajny widok, żeby było widać na przykład kontury tego obiektu. No ale no bardzo dziwna sprawa. Bardzo dziwna. Pojawia się coś, zniża się, przelatuje tam między drzewami, wygasa i koniec. I ja stoję, potem pilnuję do godziny pierwszej w nocy i już dalej nic się nie pojawia, bo już potem musiałem jechać do Legnicy. Ale przyjechałem rano, poszedłem tam na te pole jeszcze sprawdzić, bo z drugiej strony jest las. No ale nie widziałem tam żadnych śladów. I teraz, żeby ocenić tą odległość, jestem ciekaw, w jakiej to było odległości. Tam z tym, oglądając ten film, możecie sobie porównać wielkość tego obiektu, a wielkość tego lasu. Bo ja to zoomowałem mniej więcej tak do tego stopnia, a potem tutaj przywaliłem zoom na maksa. No i w ten sposób. I tak to było. Tak to leciało. No zobaczymy. Jeżeli uda nam się coś jeszcze sfilmować, coś nowego, to oczywiście wrzucimy to na kanał. A wy piszcie do nas, zostawiajcie nam jakieś swoje relacje, jeżeli macie jakieś filmy, jakieś zdjęcia, to możecie nam przesyłać. My bardzo chętnie je zanalizujemy. Tylko ważną rzeczą jest, żeby przesyłać nam oryginał. Jeżeli ktoś ma film, niech przyśle oryginał. Bo z takiego już przerobionego, wrzuconego na YouTube, to niewiele da się wyciągnąć. I zdjęcia też, żeby były oryginalne. To jest wtedy najlepiej. I analizować. No to pozdrawiam was serdecznie, sympatyków obserwowania nieba też. I życzę powodzenia i udanych łowów. No, my tutaj staramy się cały czas, ale słuchajcie, nie jest to łatwe, niestety, nie jest to łatwe. Dużo czasu i godzin. Do usłyszenia.
zgasło. Jest dalej. Jest dalej. Co to jest? Zgasło. Pierdziele. Pokazało się czerwone światło. Dobra, mam go, próbuję go ściągnąć. Kurde, to wypuszcza jakąś łunę. Szkoda, że ja tego tutaj nie widzę. Ja tego kompletnie tu już nie widzę. Widzę jeszcze światło, ale już mi tego to nie ułatwi. Bardzo zbladło. Czekam, aż może się uniesie, bo jest za koronami drzew teraz w tej chwili. Księżyc. Nie mam pojęcia, co to było. Dobra, wygaszam na razie kamerę.